mamy dla Was ciekawą akcję w chwili pod lipami. W tym roku akcja Lato jest pod tytułem Ekologii. Ponieważ to jest bardzo szeroki temat, to będziemy rozmawiać sobie o śmieciach, o segregacji śmieci, o tym, jak można ponownie wykorzystać plastik, czy papier, czy szkło. Ale będziemy mówić również o owadach. Owadach, które niekoniecznie są tak złe, jak nam się wydaje. Niektóre owady, tak jak pająki czy biedronki, bardzo nam pomagają. Dzisiaj skupimy się na pogodzie, a konkretniej na deszczu, na wodzie. Skąd się bierze deszcz, dlaczego pada śnieg i co ciekawego możemy w tej wodzie, w przyrodzie znaleźć. Chodźcie, zobaczymy, co tam w książce piszczy. Jestem sowa, mądra głowa. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego deszcz pada? Jak to się dzieje, że czasami tylko delikatnie kropi, a czasami pada ulewa z gradowymi, lodowymi kulkami? A czy byliście ciekawi kiedyś, jak smakuje woda z kałuży? Ja byłam, ale w sumie to mam wątpliwości, czy w ogóle można ją pić. Jestem bardzo ciekawa, dlatego zajrzymy dzisiaj do książki Marty Krzemińskiej Dlaczego deszcz pada? Oczywiście możecie ją wypożyczyć w naszej filii na osiedlu pod lipami, a także w kilku innych filiach w naszym mieście. Deszcz ma postać kropli wody spadających z chmur na powierzchnię ziemi. Chmury, z których pada, tworzą się w atmosferze, czyli w warstwie powietrza otaczającą kulę ziemską. Dlatego deszcz nazywamy opadem atmosferycznym. Spadające krople deszczu na ziemi tworzą kałuże, a na wodzie powodują powstawanie kolistych fal. Generalnie o deszczu i innych zjawiskach pogodowych możemy się dowiedzieć z prognozy pogody. Możemy znaleźć ją w internecie bądź posłuchać w telewizji. Czasami niektóre gazety piszą o tym, jaka jutro ma być pogoda. Sprawdźcie, czy będziecie potrafili dowiedzieć się i zrozumieć taką prognozę pogody. Czy macie jakieś pomysły, gdzie jeszcze w przyrodzie spotkamy wodę oprócz padającego deszczu? Na pewno w jeziorach, na pewno w rzekach to jest bardzo widoczne. Ale myśleliście kiedyś o wodach gruntowych? O tym, czego nie widać, co jest pod powierzchnią ziemi? Myśleliście kiedyś o parze wodnej? Cząsteczki wody na ziemi nie tkwią przez cały czas w jednym miejscu, tylko ciągle się przemieszczają. Raz znajdują się w morzu, inny raz płyną rzeką, a jeszcze innym razem tworzą chmurę. To ciągłe przemieszczanie się nazywamy obiegiem wody w przyrodzie. Spójrzcie, woda paruje ze zbiorników wodnych, na przykład z jeziora. Z tej pary powstają chmury. Następnie z chmur woda w postaci deszczu lub śniegu spada na ziemię. Znowuż wypełnia zbiornik wodny, na przykład jezioro, lub dostaje się do wód gruntowych. Jak powstaje para? Wszystko zaczyna się właśnie od parowania. Słońce ogrzewa powierzchnię oceanów, rzek lub jezior i powoduje, że zgromadzona w nich woda zamienia się w parę wodną. Para ta unosi się do atmosfery. Gdy powietrze staje się chłodniejsze, para z powrotem zamienia się w kropelki wody i zbierając się razem tworzy chmury, a następnie z tych chmur pada śnieg lub deszcz lub grad w zależności od temperatury powietrza i innych czynników i woda w ten sposób wraca na ziemię. Zjawisko parowania możecie zaobserwować u siebie w domu. Trochę mniejszej skali, ale jednak bardzo dobrze widoczne. Możecie zagotować wodę w garnku i gdy nie ma w kuchni dobrej wentylacji czy zamknięte są okna, będzie widać, jak para wodna skrapla się na ścianach bądź szybach w pomieszczeniu i dzięki temu można z powrotem z czegoś, czego prawie nie widać, czyli pary wodnej, uzyskać wodę. Pójdźcie to sprawdzić. Wiecie, że krople deszczu mogą osiągać wielkość nawet do 0,5 cm? Jeśli urosną większe, stają się zbyt ciężkie i rozpadają się wtedy. Krople w czasie ulewy są większe, a te podczas słabego deszczu są znacznie, znacznie mniejsze. Te mniejsze kropelki są okrąglutkie, średniej wielkości nieco spłaszczone, a takie już całkiem duże wyglądają jak ziarnko fasoli. Z tego ziarnka fasoli
kropla rozbija się na dwie krople. W Polsce z chmur najczęściej pada po prostu deszcz, ale oprócz niego może padać również mrzawka, grad, śnieg, a także krupy śnieżne. Zastanawialiście się kiedyś, czym różni się deszcz od mrzawki? To czy opad atmosferyczny jest klasyfikowany jako deszcz czy jako mrzawka, zależy od rozmiarów kropli. Te krople od 0,5 mm do 0,5 cm składają się na deszcz. Natomiast jeśli kropla jest mniejsza niż 0,5 mm, możemy mówić o mrzawce. Jednak nie tylko deszcz i mrzawka występują w naszej przyrodzie. Mamy również grad. Grad ma postać bryłek lodu. Te bryłki zazwyczaj nie przekraczają 5 cm w średnicy, chociaż zdarzają się większe, czasami nawet są wielkości kurzego jaja. Obfite opady gradu, zwane gradobiciem, mogą powodować poważne straty na polach uprawnych, uszkadzać samochody lub dachy. Ale myślę, że jest jeszcze pojęcie, które nie wszyscy znają – wirga. Czasami spadający z chmur deszcz lub śnieg nie dociera do powierzchni ziemi, tylko po drodze wyparowuje. Taki opad nazywamy wirgą. Jest ona widoczna na niebie jako smugi ciągnące się od chmury w dół, jednak nie dotykają podłoża i raczej na głowie nie poczujemy żadnych kropelek. Jest jeszcze bardzo ważne pojęcie – krupy śnieżne. Wspomniałam o tym nieco wcześniej. Pojawiają się przy ujemnych temperaturach, czyli najczęściej w czasie mrozu. I mają postać niewielkich białych kulek lodu, które rozpryskują się po uderzeniu w twarde podłoże. Krupy śnieżne są dosyć kruche i łatwo rozpadają się na mniejsze części. Wiecie już, jak powstaje deszcz czy śnieg, że przez to, że kropelki wody stają się coraz cięższe, to spadają na ziemię. Ale czy wiecie, że opady to nie to samo, co osady? Zdarza się czasami tak, że pewna część pary utrzymuje się na niedużych wysokościach i gdy zetknie się z chłodniejszymi powierzchniami, na przykład liśćmi, ziemią czy trawą, tworzy na nich osady atmosferyczne, na przykład rosę czy szron. Dzieje się tak, ponieważ przy kontakcie z chłodniejszym podłożem para wodna zamienia się w kropelki wody lub kryształki lodu. A to właśnie one osadzają się w zimnych miejscach. Z osadów atmosferycznych wyróżniamy właśnie rosę, która to jest kropelkami wody. Osadzają się one na roślinach, skałach czy samochodach. Tak jak wszystkie inne osady atmosferyczne, powstaje ona od skraplania się pary wodnej na przedmiotach zimniejszych od powietrza. Można ją najczęściej zobaczyć wczesnym rankiem, kiedy powierzchnia gruntu jest wychłodzona po nocy. Rosa też najczęściej tworzy się w lecie, przy bezchmurnej i deszczowej pogodzie. Ale z osadów atmosferycznych wyróżniamy jeszcze szron, szać oraz gołoleć. Szron to jest osad, który ma postać kryształków lodu ułożonych w kształty przypominające igiełki lub piórka. W zimie tworzy piękne wzory na szybach, gromadzi się również na gałęziach drzew. Szadź to zamarznięta rosa, czyli po prostu zamrożone krople wody. Czasami szadź oblepia grubą warstwą gałęzie drzew lub linie energetyczne. Jest to niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do złamania gałęzi lub właśnie zerwania przewodów. Gołoleć to osad w postaci gładkiej warstewki lodu, która pokrywa na przykład chodnik i sprawia, że jest bardzo ślisko. Najczęściej ta warstewka jest prawie niewidoczna, dlatego trzeba bardzo uważać, żeby nie spowodować na przykład wypadku samochodowego. Dotarliśmy do pytania z samego początku naszego filmiku. Czy woda z deszczu jest czysta? Czy możemy ją spożywać? Woda, która spada z chmur pod postacią deszczu, potocznie nazywa się deszczówką. Oprócz zwykłej, czystej wody, niestety może ona zawierać pyłki roślin, a także, co gorsze, zanieczyszczenia przemysłowe, dlatego nie nadaje się do picia. Można ją jednak gromadzić w specjalnych zbiornikach, a następnie wykorzystywać do innych celów, na przykład do podlewania trawników
lub spłukiwania toalet. Aby deszcze nie zalewały jezdni i chodników wzdłuż ulic, buduje się specjalne systemy kanalizacyjne. Deszczówka trafia do nich przez studzienki zamontowane w drodze. Aby deszczówka nie powodowała zawilgocenia ścian domów czy innych budynków, na dachach zakłada się rynny. Ich zadaniem jest odprowadzenie wody deszczowej, która następnie wsiąka w ziemię, zasilając tym samym nasze roślinki. Spotkaliście się kiedyś z określeniem kwaśne deszcze? Myślicie, że to takie, które mają w sobie krople cytryny? Przecież cytryna jest kwaśna, prawda? Kwaśne deszcze to opady, które zawierają różnego rodzaju zanieczyszczenia przemysłowe. Drobinki zanieczyszczeń unoszące się w powietrzu łączą się z kropelkami wody, a następnie razem z nimi spadają na ziemię. Kwaśne deszcze mają niekorzystny wpływ na środowisko, a także na nasze zdrowie. Dlatego ludzie starają się ograniczać produkcję zanieczyszczeń, które powodują powstawanie kwaśnych deszczów. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o deszczu, rodzajach chmur, lasach deszczowych czy wodzie na pustyni, wpadajcie do biblioteki pod lipami po książkę Dlaczego deszcz pada Marty Krzemińskiej. A teraz lećmy się bawić. Przygotowałam dla Was super pracę plastyczną. Zobaczmy! Przygotowałam dla Was fajny pomysł na wykonanie kijów deszczowych. W tym celu potrzebujecie papierową rurkę albo od papieru toaletowego lub od ręcznika kuchennego. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jak długa taka rurka będzie. Kolorowe papiery, taśma klejąca, ryż, groch, kasza lub inny suchy produkt, który będzie Wam gruchotał w środku. I ja sobie przygotowałam dodatkowo takie wycięte kuleczki, kółka właściwie z papieru, ale ozdoba to jest tylko Wasza wyobraźnia. Mogą to być wstążki, sznureczki, naklejki, co tylko wpadnie Wam do głowy. Zaczynamy od tego, że naszą rolkę zaklejamy z jednej strony taśmą klejącą. Musimy pamiętać, aby złożyć ją na pół, ponieważ będzie nam się przyklejać nasz ryż do tej taśmy. W związku z tym składamy taśmę, odcinamy kawałek, przykładamy. Z dwóch stron mamy tę taśmę suchą, nie klejącą. A następnie przyklejamy ją do papieru. Gdy już z jednej strony mamy oklejoną końcówkę, obracamy i przesypujemy naszą kaszę, ryż, groch do rolki. Niestety trochę może się rozsypać wokół. To nic, będziemy zamiatać. Wsypaliśmy, zaklejamy drugą stronę w ten sam sposób. Gdy już mamy wypełnioną i zaklejoną z dwóch stron rolkę, słyszymy, że gruchocze. Kolejnym krokiem jest dopasowanie kolorowych pasków, wstążek, naklejek i oklejenie rolki w dowolny sposób. Po oklejeniu w dowolny sposób macie w przypadku małej rolki grzechotkę. W przypadku dłuższej rury, bądź jeszcze dłuższej, jeśli macie, kij deszczowy. Im dłuższa rura, tym wolniej przesypuje się w środku Wasz groch lub ryż i wydaje zupełnie inny dźwięk. Możecie zrobić dwa kije deszczowe. Jeden mniejszy w postaci grzechotki, drugi dłuższy w postaci faktycznego kija deszczowego. I zobaczycie, jaka jest różnica w przesypywaniu się suchego produktu w środku.